Dzień dobry, witam Was po raz kolejny. Dzisiaj mówimy o klawiaturze mechanicznej firmy Liokat. A konkretnie o Liokat KX365CM, czyli pierwszym podejściu tej nowej marki, nowej firmy do klawiatur mechanicznych. Wydali dwie klawiatury mechaniczne podobne do siebie, różnią się na pewno podświetleniem RGB. Powiem szczerze, nie przyglądałem się tej drugiej, bo skupiłem się na tej pierwszej. Klawiatura, którą powinienem trzymać teraz tutaj w dłoniach, natomiast z racji tego, że ten sprzęt załatwiałem na Stream 24H, który był w grudniu, no to załatwiałem go gdzieś w listopadzie. W związku z tym on trafił na giveaway'a też, to serdecznie dziękuję firmie Liokat za przekazanie dwóch podkładek i klawiatury na tego giveaway'a. W moim odwdzięczeniu się firmie jest właśnie ten materiał o tej klawiaturze, więc zaczynajmy. Tak jak powiedziałem, klawiatura trafiła do jednego z moich widzów z kanału Twitch, to jest do Dawida, pałaszuje gry. Link do kanału Dawida znajdziecie poniżej w opisie. Tak samo jak znajdziecie link prowadzący do sklepu, w którym możecie kupić klawiaturę, o której dzisiaj mówimy. A więc, klawiatura mechaniczna od firmy Liokat z podświetleniem RGB, pełnym anti-ghostingiem oraz w układzie TKL, bez klawiszy numerycznych. Ok, na początek pierwszy rzut oka na klawiaturę, czarna w dość ciekawym designie, o którym powiem jeszcze chwilę, bo jest ten element, który strasznie mnie zaskoczył. Nie wiem, co tam się wydarzyło, znaczy już wiem, ale na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Z podświetleniem RGB, nazwijmy to liniowym, ponieważ jest to oddzielny kolor w każdej linii. Czyli na przykład idąc od rzędu efekt mamy jeden kolor, wchodząc na jedynki mamy drugi kolor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż do samej dolnej linii z kontrolami i strzałkami i spacją. Są fani takiego typu podświetleń, widzimy to w wielu sprzętach, również innych marek. Są też nie fani tego podświetlenia. Dla mnie podświetlenie jest zawsze dodatkiem i jego główną cechą ma być to, żeby to ładnie wyglądało i żeby w nocy było widać, co się klika, jeżeli patrzycie na klawisze. Co do samych klawiszy, przełączniki typu Blue i tyle zostało podane na stronie przez producenta, na stronie klawiatury. Nie mamy podanej marki, natomiast pewnie gdybym odezwał się do producentów, to dostałbym specyfikację, co to jest za przełącznik. Natomiast jest to przełącznik Blue, przełącznik z klikiem, więc typowy mechaniczny dźwięk usłyszymy na tej klawiaturze. Co też sugeruje, że jest ona jedną z tych głośnych klawiatur. Nie jest to mega głośna klawiatura, jak jedna, o której mówiłem wcześniej, ale ten klik słyszymy. To jest bardzo przyjemny klik. Ja osobiście lubię bardzo klik mechanicznej klawiatury. Te liniowe przełączniki jednak trochę nie pasują pod względem odczuć właśnie dźwiękowych. Natomiast różnica wciśnięcia tego klawisza z klikiem, a klawisza bez, no to jest ten moment aktywacji, kiedy słyszycie właśnie ten klik. A więc macie też dodatkowe potwierdzenie, że ten klawisz się wcisnął. Czyli czasami wpisując hasło, 90% osób podobno usuwa całe hasło, kiedy zrobi literówkę. Tutaj wiecie, że nie było klika i nie było wciśniętej litery. Keycapy z czcionką, którą już gdzieś widziałem. Widziałem to w jakiejś innej klawiaturze z podobnego przedziału cenowego. Domyślam się, że może to być z tego samego warsztatu zamówione. Co do keycapów jeszcze, to generalnie klawisze są w lekkim macie. Czyli, to jest po raz kolejny, który mówię, zakładamy, że po dłuższym użytkowaniu dojdzie do ścieralności tego klawisza pod wpływem potu, brudu i po prostu zużycia. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to aż tak szybki proces, który miałby zniechęcić do zakupu tej klawiatury. TKL, czyli nie mamy klawiszy numerycznych, więc to jest mała klawiatura, do tego to jest lekka klawiatura, a w rzeczach technicznych posłuchajcie teraz. Klawiatura mechaniczna, 87 klawiszy, pełna anti-ghosting, podświetlenie stałe, kolory LED, LED Rainbow, 10 programów. Przełączniki Blue, wymiary 356x168x33 mm. Waga 720 g, złącze USB, przewód 1,8 m. Przewód w oplocie, standardowa długość 1,8 m, czyli tyle, co mamy zazwyczaj w myszkach i klawiaturach. Lekkość tej klawiatury, no właśnie, tutaj jak widzicie na klipach, które były wcześniej pokazane, mamy taki wystający stożek tej klawiatury. Gdyby ten stożek wypełnić czymś, nawet jakimś plastikiem albo jakimś po prostu dociążeniem, ona byłaby cięższa i bardziej stabilna. Aczkolwiek gumowe podkładki od spodu zapobiegają przesuwaniu się. Ja korzystam z klawiatur i one leżą u mnie na podkładce pod myszkę. W związku z tym moje klawiatury nie latają po całym biurku. Natomiast wiem, że niektóre biurka są takie, że to może polecieć. Nie powinno, no wiadomo, duża siła powoduje, że wszystko się przesunie, ale nie powinna sama z siebie jechać, kiedy gracie, tak? To właśnie robią gumowe podkładki pod spodem. No właśnie, co z tym stożkiem? O co tu chodzi? Otóż ja zastanawiałem się długo,
po co to jest w ogóle? Czy to się otwiera? Czy to się wywraca na drugą stronę, żeby to podnieść wyżej klawiaturę? To tylko taki element designu. Czy ktoś zapomniał wyciąć coś na fabryce i to zostało? Otóż nie. Otóż jest to miejsce, w którym możecie wstawić telefon, tablet na przykład i mieć go przed sobą, jeżeli niestety, żeby walał się po biurku. Ktoś tak wymyślił taki design klawiatury i tak ją wypuścili. Także no... Pozostawiam to w waszej ocenie. Dla mnie nieprzydatne, aczkolwiek ciekawie to wygląda. Gdybym miał przed sobą kogoś, kto by siedział, to by pewnie nie widział do tego stożka, co pisze. Może to jakiś dodatkowy atut. W każdym razie, no, stożek jest dość ciekawy i wyróżnia tę klawiaturę z tłumu. Postawienie tam telefonu, okej, okay. Ale dlaczego na przykład nie zrobić jeszcze stacji dokującej? I to jest pomysł, zrobić tą stację dokującą, wstawiam telefon, ten dodatkowo się ładuje. Kiedyś chyba jakaś jedna firma miała coś takiego, że można było wstawić telefon i korzystać z niego jako aplikacji do kontroli klawiatury, podświetlenia i tak dalej. Co do podświetlenia, no dla mnie to podświetlenie okej, świeci, widzę w nocy napis na klawiaturze, widzę jaką literę wciskam. No nie robi to takiego wrażenia jak pełne RGB przechodzące w rainbow od lewej do prawej, od góry do dołu. No natomiast jest i też za to plus. Myślę, że w tej cenie nie mamy co więcej wymagać. Co do odczuć z użytkowania klawiatury, no bo to chyba jest najważniejsze w takim materiale, który nagrywam. Natomiast zanim moje, to posłuchajcie też, co powiedział Dawid, który tą klawiaturę wygrał i korzysta z niej od kilku tygodni. Także Dawidzie, poproszę. Cześć. Korzystam od pewnego czasu z klawiatury Liocat KX365CM. I zostałem poproszony do malutkiej recenzji, opinii na jej temat. Jako, że jest to pierwsza klawiatura mechaniczna w moim życiu, to muszę powiedzieć, że jestem mega pozytywnie nią zaskoczony. Wygoda pracy na klawiaturze mechanicznej zdecydowanie jest dużo większa niż na klasycznej membranowej. Do tego fajne konfigurowalne podświetlenie, które też jest pomocne w użytkowaniu nocą. Do tego poręczna, wygodna. Nie widzę na tę chwilę żadnych minusów. Poza tym, że troszkę jest głośno, do czego nie byłem nigdy przyzwyczajony, nie posiadając klawiatury mechanicznej. Ale finalnie szczerze mógłbym ją polecić, myślę, każdemu. Dzięki. No więc tyle od Dawida. Teraz moje odczucia. Zobaczycie, czy będą zbieżne, bo nagrywam to zanim dostałem materiał od Dawida. Moje odczucia. Przyjemnie się klika w tą klawiaturę dzięki tym przełącznikom niebieskim. Nie jest za ciężko je wcisnąć. To już są przełączniki, które ja już znam. Moja dłoń już poznała ten rodzaj przełącznika. Przyjemny klik. Ciekawa funkcja z postawieniem telefonu przed klawiaturą bądź tableta. W sumie ktoś jeszcze korzysta z tabletów. Nie wiem, no ale teraz telefony prawie jak tablety wyglądają. TKL przede wszystkim. To zasługuje na duży plus. Klawiatury TKL dobrze wykonane, przyjemne, to są klawiatury, które możemy zabrać sobie wszędzie. Waga dodatkowo dopełnia tą cechę, no bo lekką klawiaturę mogę wrzucić nawet do torby do laptopa i nieść sobie ją z laptopem. Kiedy laptop waży kilka kilo, czy kilkanaście, powiedzmy, nie wiem, około dychy, no to ta lekka klawiatura mi już nie zrobi, a wejdzie mi do torby na laptopa, no chyba, że ten odstający kąt będzie przeszkadzał. Ja się czepiam tego, ale spieszę, co to jest pierwszy raz, kiedy widzę coś takiego, taką płytwę rekina w klawiaturze. Jest to dla mnie nowość i dość ciekawe podejście i to jest coś, co ją też znacznie wyróżnia. Ale wracając, bo znowu o tym. Tak więc TKL, lekka. Podświetlenie. Jeżeli nie pasuje wam podświetlenie, możecie je wyłączyć, możecie też zaprogramować je w dowolny sposób. Brak aplikacji, no to też wpływa na cenę, no bo aplikacja dodatkowo jest dodatkowym kosztem produkcyjnym dla producenta. Ktoś musi ją napisać, ktoś musi ją skonfigurować, ona musi działać przede wszystkim. Więc szkoda, że nie ma tej aplikacji, bo osobiście zacząłem lubić takie rzeczy. Dodatkowo, żeby synchronizować na przykład cały sprzęt w całym komputerze razem z hardwarem plus peryferiami, żeby to świeciło w jeden sposób. Natomiast sama klawiatura to jest klawiatura, którą ja też przyjemnie użytkowałem. Znaczy nie wiem, czy też, bo nie wiem, co powiedział Dawid, ale ja ją przyjemnie użytkowałem. Fajnie mi się na niej pisało. Ona jest przyjemna właśnie też do pracy, nie tylko do grania. W graniu mam anti-ghosting,
mamy właśnie 87 klawiszy plus klawisze multimedialne, które pozwalają odtworzyć muzykę, przejść do przeglądarki i tak dalej, przejść do wyszukiwania, podstawowe rzeczy, które widzicie na szaro pokazane na panelu F. Myślę, że tutaj nie ma co więcej od tej klawiatury wymagać. Podejście firmy Lioka do klawiatur mechanicznych to jest udane podejście, na pewno w przypadku 365CM. Myślę, że nie ma co się tutaj przyczepiać do niczego. Dorobiłbym tylko porty do ładowania telefonu przy tej płetwie Rekina, dorzucił aplikację i mamy naprawdę dobrą aplikację w bardzo dobrej cenie. Także dzięki serdecznie, Was zapraszam oczywiście na koniec, tak jak zawsze, do zostawienia łapki w górę, komentarza. Śmiało pytajcie, co byście chcieli więcej wiedzieć na temat tej klawiatury, że zastanawiacie się nad zakupem. Za subskrypcję również będę wdzięczny. Widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki serdecznie, do zobaczenia.